Szanowni Państwo, witam Państwa serdecznie na naszym spotkaniu związanym z podpisaniem umowy związanej z dofinansowaniem infrastruktury naszego szkolnictwa zawodowego w Zespole Szkół nr 2 Centrum Kształcenia Ustawicznego. Witam serdecznie Pana Wicemarszałka Województwa Zachodniopomorskiego, Pana Jarosława Rzepę. Serdecznie. Witam serdecznie gospodarza i powiatu, i naszego obiektu, a więc Pana Starostę Wyrzyckiego, Pana Stanisława Stępka. Witam serdecznie. Witam serdecznie Panią Lewego Śląsko Nawy, członkinię Zarządu Powiatu Wyrzyckiego. Dobry. Witam serdecznie Pana Wiktora Dołoszko, członka Zarządu Powiatu Wyrzyckiego, odpowiedzialnego za oświatę. Witam serdecznie. Witam serdecznie dyrekcję Zespołu Szkół nr 2 CHU, Pana Skarbnika Powiatu, Pana Andrzeja Wołomińskiego. Oddaję głos Panu Marszałkowi, który nas wprowadzi w ten projekt, zakreśli główne elementy tej inicjatywy. Dziękuję bardzo. Może, jeżeli można, tak, bez mikrofonu. Bardzo serdecznie dziękuję za dzisiejsze zaproszenie. Szanowni Państwo, bardzo serdecznie dziękuję za to zaproszenie, na dzisiejszą uroczystość. Ja cieszę się przede wszystkim, że kolejne dobre wieści dla powiatu, dla mieszkańców i również i dla grona pedagogiczna. Najważniejsze to oczywiście młodzież, ta przyszłość, którą stawiamy. Dzisiaj przechodzimy do czynów. Kilka lat temu, kiedy zastanawialiśmy się, jakie kierunki pobrać w regionalnym programie operacyjnym jako strategiczne, powiedzieliśmy sobie, że musimy naprawić te błędy minionych lat, jeśli chodzi o podejście do szkolnictwa zawodowego. Samej zmianie, jeżeli chodzi o mentalność, o tym, że był czas, kiedy w Polsce o szkolnictwie zawodowym za dobrze się nie mówiło. Niejednokrotnie nawet muszę Państwu powiedzieć, że w takich rozmowach z pracownikami szkół wyższych nawet i miałem pewien problem, bo oczywiście jest to jakieś może przede wszystkim chyba niezrozumienie do końca, że szkolnictwo zawodowe jest bardzo potrzebne. Powinniśmy dobrze o nim mówić, powinniśmy zachęcać młodych ludzi, że warto mieć dobry zawód, a później zawsze, jeżeli można, jeżeli się chce, to się powinno kontynuować te rozmysłowe studia, wybrany kierunek, który jest kontynuacją też całkowicie innym, ale dobrze mieć tak naprawdę dobry zawód. I dlatego też powiedzieliśmy sobie, że będziemy z jednej strony pracowali nad właśnie tą zmianą tego podejścia, a z drugiej strony będziemy wykonywali konkretne ruchy. Dlatego też w regionalnym programie operacyjnym, zarówno w kontraktach samorządowych, jak i też w konkursach aplikowanych dla wszystkich, zdecydowaliśmy się na wsparcie szkolnictwa zawodowego. To działanie, które dzisiaj podpisujemy umowę w ramach działania 9.8, to jest właśnie konkretne wsparcie modernizacji właśnie szkolnictwa zawodowego w naszym województwie. Ja się cieszę, że powiat Pyrzycki tak wysoko projekt został oceniony, był na drugim miejscu. Państwu gratuluję przede wszystkim Panu, ale też i pracownikom, którzy przygotowali ten wniosek aplikacyjny, bo tutaj konkurencja była bardzo duża, a powiem, że często pół punktu zdecydowało o tym, że ktoś niestety dzisiaj nie jest tym, który w pierwszej kolejności będzie mógł podpisywać te umowy. Jeżeli chodzi o sam projekt, to ja tylko bardziej skupię się na kwotach, bo szanowni Państwo, myślę, że ci, którzy już wiedzą, co by było realizowane, to powiedzą. Szanowni Państwo, to kwota całego projektu, kwota wsparcia ze strony Unii Europejskiej, to jest 2 205 688,73 grosze. Natomiast cały projekt, całość wszystkich kosztów kwalifikowanych, oczywiście to jest 2 594 927,92 grosze. Szanowni Państwo, to jest 85% dofinansowania. Myślę, że praktycznie jedno z największych dofinansowań, które możemy w regionalnym programie operacyjnym kierować. Znając potrzeby i niejednokrotnie będąc w szkole, wiem, że te pieniądze są bardzo potrzebne, zmienią
całkowicie tą szkołę. I z tego miejsca bardzo serdecznie gratuluję, że tak się stanie. Trzymam kciuki, że pewnie przetarg, który jest planowany za chwilę, będzie dotrzymany i ten wykonawca, podobnie jak ostatnio zakończonej inwestycji, które miałem oczywiście przyjemność uczestniczyć kilka tygodni temu, tak samo się będzie to dobry wykonawca, terminowy, solidny. I tutaj chyba nie powiem, że to chyba w tej kadencji, to jest teraz jedna z większych inwestycji, które będą przeprowadzone. Największe, Szanowni Państwo. Jestem z tego też bardzo zadowolony i gratuluję Pani Starosto całemu zespołowi, że udało się ten projekt przygotować. I trzymam też kciuki, żeby został dobrze i na czas zrealizowany. Panie Marszałku, Szanowni Państwo, rzeczywiście to jest kolejny projekt, który realizujemy w ramach pomocy funduszy unijnych. Pierwszy, który zrealizowaliśmy i niedawno otwieraliśmy, to był termomodernizacja ośrodka szkolno-wychowawczego oraz przystosowanie pomieszczeń do nauki dla osób niepełnosprawnych. Te dwa projekty, które opiewały nam ogólną sumę 1 400 000, zostały wykonane. Komisja Urzędu Marszałkowskiego oceniła jeden już projekt bez uwag. Myślę, że drugi też jest dobrze przygotowany i też będzie bez uwag. Jest to dla nas wielka pomoc, która była udzielona, a ja już o tym mówiłem wcześniej przy okazji otwarcia. I tu dziękuję Panu Marszałkowi, że te środki finansowe zostały przekazane nam do realizacji, bo one są nam niezbędne przy tak biednym budżecie, jaki mamy w powiecie pyrzyckim. Każda złotówka nas ratuje. Drugi projekt to jest bardzo istotny, też ważny, który już realizujemy, już wdrażamy. To jest projekt ponad 5 600 000 zł. To jest dla zespołu Centrum Kształcenia Ustawicznego w zakresie kształcenia młodzieży pod każdym względem, od mechaników samochodowych do termomodernizacji tych poszczególnych obiektów, i poprzez kształcenie również w zawodach kucharzy i innych, spawaczy, tokarzy, którzy opiewa na 6 lat, to jest 5 milionów, jak już powiedziałem, około 5 600 000 zł. Ten projekt się będzie kończył w 2023 roku dopiero. Także tu przygotowujemy wiele w tym zakresie. Zrealizowaliśmy już, pan dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego, pani wicedyrektor Ewa Cywińska i pani Katarzyna Juda pracują solidnie, żeby ten projekt również był zrealizowany. Natomiast jeżeli chodzi o ten, o którym tu dzisiaj pan marszałek mówi, jest to niezbędny nam, ponieważ on powoduje to, że kształcić będziemy również i będziemy uzupełniać, no tak naprawdę po wielu latach, szkolnictwo zawodowe. To jest i przygotowanie tego zaplecza do kształcenia młodzieży w zakresie szkolnictwa zawodowego. To jest przygotowanie hali warsztatowej do takiej eksploatacji, żeby była przydatna i bardzo wydajna w stosunku do kształcenia, i żeby ta młodzież chciała się kształcić w tej hali. Te 2,5, prawie 2,600 miliona złotych, które pan marszałek nam dzisiaj, za chwilę podpiszemy umowę, które otrzymamy od Urzędu Marszałkowskiego, od pana tu marszałka również, za to serdecznie chcemy podziękować i podpiszemy i będziemy realizować. Co byśmy chcieli za to zrealizować? To, co napisaliśmy, wymiana instalacji elektrycznej, wodociągowej, gazowej, centralnego ogrzewania, instalacji pneumatycznej, oświetlenia, stolarki okiennej itd. To wszystko kształtuje się,
jest niezbędne, żeby te warsztaty przygotować, a chcemy tu kształcić i wyposażenie sal lekcyjnych, przede wszystkim w pomocy naukowej, jak obrabiarki, jak przyrządy do spawania, jak maszyny rolnicze, rejsujki, bo to mechanika, to nie znaczy, że agrotronika, bo teraz tektronik, mechatronika, agrotronika i tak dalej, wszystko, żeby można było uczyć w tej szkole, przynajmniej na takim sprzęcie, jakim posiadają więksi rolnicy w województwie zachodniopomorskim. I tu za to serdecznie myślę, że też tu z panem przewodniczącym Komisji Oświaty, a członkiem zarządu odpowiedzialnego za oświatę, że Wiktorem Dołoczko, dziękujemy. Czy pan Wiktor chciałby? No to może dwa zdania. Panie marszałku, panowie starostowie, szanowni państwo, rzeczywiście historyczny chyba dzień, gdzie za chwilkę zostaną podpisane dokumenty, umowy na realizację projektów. Pan marszałek wspomniał, już pan starosta również. Jeszcze raz ja chciałbym się gdyby dołożyć do tych gratulacji dla tych, którzy przygotowali ten projekt. Złożyli i skutecznie został zaaplikowany i przyjęty. No, to jest historyczny dzień, bo rzeczywiście w historii tej szkoły takich środków jeszcze szkoła nie otrzymała na właśnie modernizację w zakresie szkolnictwa zawodowego, wyposażenie pracowni. Pan starosta wspomniał o projekcie, który jest zaplanowany na kilka lat, związany jest z kształceniem, powiększaniem oferty edukacyjnej szkoły. Ja swojego czasu popełniłem takie zdanie publicznie, powiedziałem do mediów i na sesji, że ta kadencja będzie kadencją, gdzie nie tylko termomodernizacja naszych obiektów szkolnych, mamy trzy zespoły szkół, ale też wyposażenie i powiększenie oferty edukacyjnej będzie znaczące. I to się po prostu sprawdza i to jest fakt. Tak naprawdę jeszcze poza jednym zespołem szkół specjalno-ośrodkowych, szkół nowochowawczych, teraz zespół szkół nr 2 Cychał, a mamy nadzieję, że też w ramach wsparcia ze środków zewnętrznych będziemy spróbowali zrobić termomodernizację tutaj budynku zespołu szkół nr 1 liceum ogólnokształcącego, który jest tutaj w zakresie zarządu powiatu. I cóż, gratulując tym, którzy złożyli ten wniosek, dziękując również ze swojej strony za wsparcie Urzędu Marszałkowskiego, znalazły się środki. Mam nadzieję, że nauczyciele, pracownicy szkoły i rodzice będą zadowoleni z tego wsparcia i będą wybierać tą szkołę. Dziękuję. Szanowni Państwo, myślę, że te wszystkie informacje, które pan marszałek i pan starosta panowie przedstawili, jeżeli chodzi o szkolnictwo zawodowe, a także całą naszą powiatową oświatę, to jest dobry, doskonały dowód na to, że jest to dobry okres dla naszej powiatowej brzyskiej oświaty, więc taki specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, zespół szkół nr 2, z jednej strony bardzo duży zespół projektów, można powiedzieć, więc kontrakt samorządowy, tutaj jesteśmy w trakcie podpisywania umów, jak i bardzo potrzebny, niezbędny wręcz projekt, na który dzisiaj będzie podpisywać umowę, bo tym niezbędnym uzupełnieniem szkoleń, projektów miękkich jest właśnie inwestycja w mury naszej szkoły, a także w dobre wyposażenie sprzętowe. Szanowni Państwo, korzystając z obecności pana marszałka, też pozwoliłbym sobie poprosić pana marszałka o informacje w zakresie kilku innych spraw wojewódzkich. Mamy przed sobą granty sołeckie, które jeszcze można składać. Jest program społeczny, to dwie nowe, ubiegłoroczne inicjatywy. Ale jeżeli by można było prosić może po podpisaniu umów o kilka zdań na ten temat, pana marszałka. Podpisujemy.
sekretarz. Pana skarbnika prosimy jeszcze. Szanowni Państwo, czynności techniczne dokończymy, natomiast jeżeli mógłbym poprosić Pana Marszałka o informację w tych sprawach. Wszystko przekazamy. Jesteśmy już. Dlatego też taka regulacja, która zabezpieczy poszczególne
a jednocześnie no, też wybierze tylko te, które tych głosów z danego powiatu w danej edycji naboru zgromadzone więcej. Przypominam również o najpiękniejszej wsi. To jest pierwszy konkurs, pierwsza edycja tego konkursu. Startujemy z naborem 1 marca, dwa miesiące jest dedykowany dla gmin, które będą zgłaszały swoje sołectwa. Próbujemy troszeczkę zmienić to otoczenie na tych naszych wsiach. Chcemy, żeby mieszkańcy dbali, ale też i chwalili się tym, co robią. Nabór będzie do końca kwietnia. Tutaj każda gmina maksymalnie jedno sołectwo. Będziemy to oceniać najpierw papierowo, później będziemy, komisja wybierze 10 najlepszych projektów i pojedzie w teren zweryfikować to. Nagrody będą 4, pierwsze, drugie, trzecie i wyróżnienie. Pierwsze miejsce 40 tysięcy, drugie 30, 20 i 10. Konkretne nagrody, ale ich jest niewiele. Tutaj jeżeli chodzi o piękną zachodnią pomorską wieś, tegoroczna edycja, również konkurs sołtys roku, to się nie zmienia, kontynuujemy. Przypominam o dwóch konkursach, które trwają, to są na zabytki. W tym roku zwiększyliśmy pulę do 1 450 000. To są takie małe zabytki. Nie mówię o tych dużych, które też Pyrzyce są beneficjentem. Tutaj jeśli chodzi o regionalny program operacyjny, to mówimy o środkach z budżetu województwa. To są zabytki, na które przeznaczamy tam 20-30 tysięcy. Maksymalnie należy 40 tysięcy na takie zabezpieczenie, pilne zabezpieczenie niektórych obiektów, które czekają właśnie na większe pieniądze, czy ministerialne, czy też kolejnych naborów. To jest jedna sprawa i baza sportowa, mała baza sportowa, pół na pół, maksymalnie 20 tysięcy do 20 tysięcy. Ale jeżeli ktoś, beneficjent, który może być gmina lub powiat, mówi, że chce coś zrobić za 10, to my dajemy drugie 10. Nie ma także. My dajemy 20, a beneficjent 10. Pół na pół, ale zawsze na zasadach właśnie równych części, maksymalnie 20 tysięcy do 20 tysięcy. Jesteśmy na końcówce rewitalizacji. Uzupełniamy tą listę gmin, które startują właśnie do rewitalizacji. Pamiętam, że kilka gmin z powiatu Pyrzyckiego również się znalazło na tej danej liście. Mamy tam w pierwszym naborze 3 koszyki. Te gminy najsłabsze, tam jest 18 gmin. Na dzień dzisiejszy mamy 8 już zatwierdzonych lokalnych programów rewitalizacji. Druga część, i tam mamy 20 milionów w tym pierwszym koszyku. W drugim koszyku też mamy 20 milionów złotych. Tam jest chyba 17 czy 18 gmin już zatwierdzonych. I w trzecim koszyku to są te największe ośrodki. Typu Szczecin, Świnoujście, Stargard, Koszalin. Nie wszyscy mają zatwierdzone jeszcze LPR-y, ale tam właśnie to jest dedykowane właśnie dla tych większych ośrodków. Tam jest 40 milionów złotych. To jest pierwszy nabór, mamy 21, w sumie 21 milionów euro. Na drugi nabór grudniowy mamy 19 milionów euro. To są te dwa największe. No i oczywiście szykujemy się również do niedługim czasie do podpisania umów w ramach działania 1.6 i tutaj z powiatu pyrzyckiego najwyżej oceniony wniosek ze wszystkich wniosków, to też jest duży sukces, to wniosek Lipiański, oj firmy nie powiem. Jaki mam ProTrailer? Czyli chyba jakieś specjalistyczne przyczepy i to będzie dofinansowanie też kilkunastu milionów złotych, nowe miejsca pracy, to z bieżących jeszcze wiem, że Szanowni Państwo, na terenie powiatu pyrzyckiego będzie wstęp, rozpoczęcie prac na drodze 106, tak, do Zagradu przez Warnicę. W Warnicach będziemy odwadniali, bo tam wiemy, że są problemy. Trzeba to, żeby można było normalnie jechać tam pod drogą. Zaczniemy w tym roku od uregulowania gospodarki wodnej na tej drodze, a od przyszłego roku również zmiany nawierzchni i też chodniki. Także to trzeba zrobić, a jeszcze jedną rzecz szykuję, to może przy okazji, nie mogę wszystkiego dzisiaj powiedzieć. Gratuluję bardzo serdecznie Państwu. Dziękujemy Panu Marszałkowi. Ja dodam tylko, że jeszcze złożyliśmy wnioski na sportowe tak zwane, które dwa wnioski mamy złożone. Rozumiem, że również będziemy starać się, żeby te wnioski były zrealizowane.
badawczego przy przebudowie boiska sportowego, ponieważ jest to boisko sportowe z asfaltu, ono, tak, ono jest niebezpieczne bardzo dla ludzi, że chcemy zrobić zielone boisko i to ten wniosek złożyliśmy. Myślę, że z chwilą, kiedy rozpuści się trochę wiosny zrobi, to do tego zadania przystąpimy. I drugi temat to jest dla boiska sportowego przy Centrum Kształcenia Ustawicznego. Tam dostaliśmy już 2 dofinansowania, za co dziękujemy, to na skocznie w Dali Pnięcie Kulą oraz teraz jeszcze na dalsze sprawy związane z wierzchniami tej podobni. Chodziło się siedziska przede wszystkim. Jakbyśmy spięli ten temat, jakbyśmy jeszcze raz otrzymali, to wtedy dziękuję. Byśmy mieli już. Dziękujemy panu marszałkowi za tak. To już nieduże pieniądze. Za tak, jeszcze, nie to tak wielkie. A dyrektor jeszcze coś chciał powiedzieć. Okej. Jeżeli mogę słowo tylko do pana marszałka, to pan marszałek ostatnio zapytał właśnie, czy to już wszystko na stadionie naszym. No to jeszcze nie. No tak, bo to jest taka sytuacja, że po kolei się realizuje te zadania, które są zaplanowane. Wszystkich nie można ze względu na szczupły budżet, jaki posiadają i szkoły, i powiat pyrzycki. W związku z tym co roku trochę wygospodarowujemy jakieś wolne środki, które później możemy przeznaczyć na tak zwany wkład własny i to jest taka metoda działania. A jeszcze, a zapomnieliśmy. Ale myślę, że to, co i tu pan marszałek powiedział i pan wicestarosta i pan Wiktor Kołoczko jako członek zarządu również odpowiedzialny za oświatę, że wiele tych zadań będziemy realizować i to, co mówiliśmy o termoizolacji, o innych zadaniach związanych ze szkolnictwem, ponieważ no, musimy te nasze szkoły trochę upiększyć, żeby atrakcyjność wzrosła, ponieważ no, szkoły starkarskie, szczecińskie, barlineckie no, trochę tu zabierają młodzieży, a subwencje są na jednego ucznia, też nam zależy, aby te nasze szkoły no, były konkurencyjne. Tak. Szanowni Państwo, jeszcze zapomniałem powiedzieć o progu, o jednej, o drogach. Tutaj beneficjentów proszę może być powiat. Niestety nie mam dobrej informacji, nie mamy rozporządzenia ministra rolnictwa i dokumentów wykonawczych z Agencji Restrukturyzacji. Dobra informacja jest to, że ta pula oszczędności nam się zwiększa, w tej chwili wynosi 19 400 000 zł od beneficjentów, którzy uzyskali oszczędności w wyniku przetargów na drogach wcześniej. Natomiast jak tylko będziemy mogli ten nabór uruchomić, to, no to zachęcam bardzo serdecznie do jego startowania, bo wiem, że te potrzeby drogowe to są największymi potrzebami w naszym województwie. Jesteśmy przygotowani. Dziękuję marszałku. Są z nami przedstawiciele mediów. Czy pan redaktor chciałby zadać pytanie? Jeżeli nie, to dziękuję serdecznie. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo.